Za chwilę oddam głos panu premierowi. Proszę mi pozwolić jedynie, że ponieważ spora część z państwa odnosiła się też do mnie, powiem bardzo krótko i mam nadzieję, że co do tego akurat wszyscy się zgodzimy. Nie możemy pozwolić złu zwyciężyć dobra. Nie możemy dopuścić do tego, żeby szaleństwo, żeby absurdy, żeby obrażanie, żeby dewiacje ksenofobii czy antysemityzmu układały porządek obrad Sejmu Rzeczpospolitej, decydowały o tym, kiedy mają być powoływani prezesi Rady Ministrów i kiedy mają być odwoływani. Nie możemy sprawić, żeby ludzie tacy jak poseł Braun sprawili, że my staniemy się gorszymi ludźmi. Dlatego zapewniam państwa, że Sejm nadal pozostanie otwarty dla wszystkich ludzi dobrej woli. Nadal będzie Sejmem, który będzie cieszył się, a nie martwił tym, że oglądają go miliony Polaków. Nadal będzie miejscem, gdzie spotykać się będziecie państwo z mojej strony z szacunkiem, serdecznością i uśmiechem, bo to jest właśnie to, co najbardziej zawstydza i niszczy ludzi takich jak poseł Braun, który dzisiaj pokazał się z najgorszej możliwej strony. Drodzy państwo, nie możemy pozwolić, żebyśmy się stali zakładnikami Brauna, żebyśmy się stali zakładnikami innych Braunów świata. Nie możemy dopuścić, żebyśmy stali się ludźmi zalęknionymi, a więc agresywnymi w reakcji na tego typu incydenty. Chcę państwa zapewnić, że zrobiliśmy absolutnie wszystko. Jeszcze dzisiaj wniosek do prokuratury w sprawie posła Brauna zostanie złożony, a ja chciałbym, mówiąc o tym, że Sejm nie będzie zamkniętą twierdzą już nigdy, będzie miejscem otwartym dla ludzi dobrej woli, odczytać list, bo myślę, że to ważne. Powinniśmy dzisiaj dać głos tej stronie pana rabina Szudricha i pana rabina Szaloma Ber Stamblera, który skierowali na moje ręce. Bardzo bym prosił, żebyście państwo wysłuchali, bo tam jest zawarta, moim zdaniem, bardzo trafna propozycja, z której chciałbym, żebyśmy wspólnie skorzystali. Szanowny panie marszałku, wciąż jesteśmy zszokowani dzisiejszym incydentem w gmachu Sejmu przy okazji ceremonii zapalenia świec chanukowych. Przez wiele lat polski Sejm gościnnie przyjmował przedstawicieli wspólnoty żydowskiej w okresie święta Chanuki. Kolejni marszałkowie i parlamentarzyści różnych opcji politycznych przyłączali się do wspólnego świętowania, skupiając się wokół światła, symbolu mądrości, tolerancji i jedności ponad podziałami. Również dzisiaj, pomimo iż jest to dzień wyboru nowego rządu i intensywnych obrad, Kancelaria Sejmu umożliwiła nam organizację dorocznej ceremonii, która w zasadniczej części przebiegła bez zakłóceń. Tym bardziej szokujące było to, co nastąpiło chwilę później. Jesteśmy bardzo wdzięczni panu marszałkowi, prezydium Sejmu i wszystkim parlamentarzystom za szybkie i stanowcze potępienie tego incydentu. Obawiamy się jednak, że przekaz, który poszedł w świat, zniweczy nasze wieloletnie starania o ugruntowanie obrazu Polski jako kraju tolerancyjnego i otwartego na różnorodność. Święto Chanuki uczy nas, że nawet małe światełko może rozproszyć wielką ciemność. Musimy jednak być wytrwali w podtrzymywaniu tego światła, by skutecznie walczyć ze złem i nienawiścią. Dlatego zwracamy się do pana marszałka z prośbą o umożliwienie nam ponownego zapalenia świec chanukowych w Sejmie w dniu jutrzejszym. Ta sytuacja wymaga działania już, a nie za rok przy okazji kolejnej Chanuki. Liczymy bardzo na współpracę ze strony pana marszałka i Kancelarii Sejmu wspólnie w sposób pokojowy. Musimy przeciwstawić się zachowaniom antysemickim i agresywnym, które uwłaczają godności polskiego parlamentaryzmu. Jedyną naszą szansą jest zło dobrem zwyciężać. Drodzy państwo, z przyjemnością chciałbym odpowiedzieć na ten apel panów rabinów. Jutro zorganizujemy po raz drugi zapalenie świecy chanukowej na terenie Sejmu. Serdecznie państwa wszystkich na tę uroczystość zapraszam. Niezależnie od barw partyjnych, niezależnie od przynależności, sympatii czy antypatii, bądźmy jutro wszyscy razem i pokażmy naszą solidarność w tym względzie.